Mamy dane dwie tabele zawierające dwie przykładowe zależności między x i y. Naszym zadaniem jest teraz określenie dla każdej z tych zależności, czy jest ona liniowa, czy może wykładnicza, czy może ani taka, ani taka. No to popatrzmy na tę pierwszą zależność. Popatrzmy, o ile wzrasta tutaj x. No to tak, tutaj mamy przyrost o 3, od 12 do 15. Od 15 do 18 też mamy przyrost o 3. I od 18 do 21 mamy przyrost o 3, czyli Między kolejnymi tutaj kolumnami tej tabeli przyrost wartości x jest stały, o stałą wartość. No to teraz popatrzmy o ile wzrasta y. Tutaj mamy przyrost o 7. Od minus 2 do 5 to jest wzrost o 7. Od 5 do 12 też o 7. I od 12 do 19 też o 7. Czyli widzimy, że również przyrost y jest stały. Czyli widzimy, że przyrost y jest proporcjonalny do przyrostu x. Stałemu przyrostowi x. Stałym różnicą między kolejnymi wartościami x odpowiadają stałe różnice między kolejnymi wartościami y, czyli to jest zależność liniowa. Gdybyśmy narysowali te punkty na wykresie, to one by się ułożyły na jednej linii prostej. Nawet moglibyśmy obliczyć, jakie jest nachylenie tej prostej, bo to jest delta y przez delta x, czyli 7 trzecich. Widzimy więc, że to jest zależność liniowa. No to teraz popatrzmy na tę drugą tabelę. Tutaj mamy również stały przyrost X, bo on wzrasta cały czas o 1, pomiędzy kolejnymi tutaj kolumnami, a teraz popatrzmy, o ile wzrasta Y. Od 1 do 3 mamy przyrost o 2 plus 2. Od 3 do 9 mamy przyrost o 6. No to już widzimy, że to nie jest zależność liniowa, dlatego że równym przyrostom X nie odpowiadają równe przyrosty Y, więc to na pewno nie jest zależność liniowa. Tutaj mamy przyrost jeszcze większy, bo tutaj mamy przyrost o 18. No dobrze, no ale być może w takim razie jest to zależność wykładnicza. Aby to była zależność wykładnicza, to stałym, stałym przyrostom x musi odpowiadać przyrost y o stały czynnik, czyli y musi wzrastać ileś razy i za każdym razem tyle, tyle samo razy. No to popatrzmy, o jaki czynnik wzrastają tutaj te wartości y. 1 do 3, no to wzrasta trzykrotnie. 1 razy 3 to jest 3. 3 razy 3 to jest 9, czyli tutaj mamy znowu wzrost o stały czynnik. 9 razy 3 to jest 27, czyli tutaj mamy znowu wzrost o stały czynnik. Czyli widzimy, że jak x przyrasta o stałą wartość, jak dodajemy do x stały przyrost, to y rośnie o stały czynnik. Mnoży nam się przez pewien stały czynnik, czyli to jest zależność wykładnicza właśnie. To jest przykład zależności wykładniczej.